Hieronim Dekutowski urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie, na przedmieściach Tarnobrzega. W latach 1925-1930 uczęszczał do szkoły powszechnej w Tarnobrzegu, a następnie do tamtejszego państwowego gimnazjum i liceum imienia hetmana Jana Tarnowskiego. We wrześniu 1934 roku został harcerzem. Był również członkiem szkolnego chówca przysposobienia wojskowego. 19 maja 1939 roku zdaje egzamin maturalny. Hieronim chciał kontynuować naukę na studiach we Lwowie. Niestety jego plany zniweczył wybuch wojny. Bombardowanie Tarnobrzega rozpoczęło się już 2 września 1939 roku. W ciągu kolejnych dni przez miasto przeszła fala ludności cywilnej, uciekającej na wschód, a także kolumny wojsk. W momencie mobilizacji sierpniowej w 1939 roku Hieronim Dekutowski nie został zmobilizowany. Z chwilą odwrotu wojsk polskich na wschód wraz ze swoją siostrą zaczął się przemieszczać w kierunku Lwowa. Tam prawdopodobnie dołączył do jednej z formacji polskich w dalszym ciągu walczących z Niemcami. A następnie wraz z resztkami rozbitych polskich oddziałów przemieszcza się na Węgry, gdzie zostaje internowany. Na szczęście już w listopadzie 1939 roku udaje mu się uciec z obozu jenieckiego i przez Jugosławię i Włochy dociera do Francji, gdzie tworzą się polskie oddziały. Tam zgłasza się do formowanych jednostek Armii Polskiej. Otrzymuje przydział do 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Od stycznia do kwietnia 1940 roku uczęszcza do szkoły podoficerskiej i zostaje awansowany do stopnia starszego strzelca. To szkolenie przerwała niemiecka inwazja na Francję. 10 maja 1940 roku Dekutowski powrócił do macierzystej formacji. Wobec kapitulacji Francji dywizja wycofuje się do neutralnej Szwajcarii, gdzie Dekutowskiemu udaje się uniknąć internowania i przedostać na statek, którym ewakuuje się do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii Dekutowski zostaje przydzielony do 1. Brygady Strzelców. W kwietniu 1942 roku zgłasza swój akces do pracy w kraju. Zostaje przeszkolony w ośrodku dla cichociemnych i w marcu 1943 roku zaprzysiężony jako cichociemny w ośrodku Odlient. Otrzymuje pseudonimy organizacyjne Zapora Odra oraz pseudonim paszportowy Henryk Zagon. W nocy z 16 na 17 września 1943 roku w ramach operacji Neon 1 zostaje zrzucony do okupowanej Polski na placówkę w okolice Wyszkowa. Rozkazem naczelnego wodza z 30 października tego roku awansowano go do stopnia podporucznika. Dekutowski, tak jak większość cichociemnych, przez kilka tygodni po lądowaniu w kraju przechodzi aklimatyzację tzw. ciotek, które opiekują się skoczkami. Ma w ramach tej aklimatyzacji zapoznać się z sytuacją w kraju, jak wygląda życie pod niemiecką okupacją i jak przyjdzie mu funkcjonować. Na początku listopada 1943 roku obejmuje dowództwo nad oddziałem partyzanckim, który miał stanowić zawiązek 4. Kompanii 9. Pułku Piechoty w Inspektoracie AK Zamość. W styczniu 1944 roku Zapora awansowany już do stopnia porucznika. Zostaje mianowany szefem KEDYW-u Inspektoratu AK Lublin Puławy, połączone stanowisko. Jednocześnie jest dowódcą oddziału dyspozycyjnego KEDYW-u. Ten oddział będzie największym oddziałem partyzanckim w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin. Od tego momentu prowadzi bardzo, bardzo aktywną działalność zbrojną, jak szacują historycy, do lipca 1944 roku razem z innym oddziałem Mariana Sikory Przepiórki przeprowadził 83 akcje zbrojne. Niezwłocznie wprowadza zmiany organizacyjne. Nakazuje rozbicie oddziału na plutony, tak zwane patrole, do 40 osób w każdym. Miały działać one samodzielnie, pozostając przy tym jednak pod jednolitym dowództwem Dekutowskiego. Tym samym rozpoczyna się działalność legendarnego zgrupowania Zapory. Początek zbrojnego oporu przeciwko sowietyzacji Polski następuje już w 1943 roku na Kresach Wschodnich. Tam, pomimo okupacji niemieckiej, polskie oddziały partyzanckie toczą regularną walkę z takimiż samymi oddziałami sowieckimi, które realizują na tamtym terenie Wileńszczyzna, szczególnie Nowogródczyzna,
politykę władz bezpieczeństwa, politykę NKWD, przygotowując te ziemie do ponownej aneksji, która nastąpi w 1944 roku. Na tereny Lubelszczyzny wkracza armia sowiecka. Podczas akcji Burza jego oddział, tworzący tym razem pierwszą kompanię odtworzonego 8. Pułku Piechoty Legionów AK, otrzymuje zadanie objęcia ochrony sztabu komendy okręgu, pozostającego w konspiracji. Na rozkaz naczelnego wodza oddziału Armii Krajowej w połowie 1944 roku podejmują współdziałanie z Armią Czerwoną w ramach akcji Burza. Wspomagają jednostki sowieckie w walkach z Niemcami, wkraczają razem z nimi do Wilna, wyzwalają miasta, miasteczka Kresów Wschodnich. Niestety zaraz po zakończeniu działań wojennych na tamtym terenie dla wszystkich staje się jasne, że Sowieci nie niosą dla nas wyzwolenia. Następuje wręcz orgia prześladowań. Kadra dowódcza jest zapraszana na spotkania, podstępnie aresztowana, wywożona na wschód. Oddziały partyzanckie są otaczane, rozbrajane. Również większość tych żołnierzy jest skierowana do łagrów. Niektórzy giną na miejscu rozstrzeliwani. Z samej tylko Wileńszczyzny około 6 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zostaje wywieziona do łagrów sowieckich na wschód. Przemieszczając się między formacjami niemieckimi a sowieckimi, dociera ze swoim oddziałem do miejscowości Zalesie. Udaje mu się uniknąć rozbrojenia ze strony Sowietów, jednakże w obliczu już zajęcia całej Lubelszczyzny przez wojska Armii Czerwonej podejmuje 28 lipca 1944 roku o demobilizacji. Teren na wschód od Wisły jest zalany prawie 2,5-milionową Armią Czerwoną, która staje w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego na linii Wisły, i teren między Wisłą a Bugiem jest pacyfikowany. Na terenie tym działa do połowy 1945 roku jest już około 15 pułków wojsk wewnętrznych NKWD, około 40 tysięcy ludzi. Jest to ponad 40% wszystkich wojsk NKWD działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Podporucznik Dekutowski, zgromadziwszy kilkudziesięciu żołnierzy, wyrusza na pomoc walczącej Warszawie. Niestety, nie udaje im się przedostać na drugą stronę Wisły, a oddział zostaje rozwiązany. W tym okresie teren jest pacyfikowany za pomocą także nowo powstałego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędów Bezpieczeństwa Powiatowych. Jednak dopiero co formujący się Urząd Bezpieczeństwa nie ma sił na to, żeby jakiekolwiek działania poważniejsze podejmować przeciwko podziemiu, więc działają na terenie przede wszystkim wojska NKWD, jednostki Ludowego Wojska Polskiego, milicji. Bilans aresztowań zamyka się na liczbie około 17 tysięcy ludzi. W grudniu 1944 roku Zapora powraca na Lubelszczyznę. Nawiązuje tutaj kontakty ze swoimi żołnierzami pozostającymi nadal w konspiracji. Próbuje odbudować sieć, także łączność organizacyjną z dowódcami placówek. W styczniu, kiedy ta kilkumilionowa armia sowiecka odpływa na zachód, powoli zaczyna się odradzać konspiracja, która do tej pory zeszła do głębszego podziemia. Zaczynają być odbudowywane oddziały partyzanckie. Wiosną i latem 1945 w konspiracji działa około 200 tysięcy ludzi, z czego 20 tysięcy walczy z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich. 29 stycznia 1945 roku Zapora wydaje rozkaz organizacyjny numer 1, w którym powołuje ponownie oddział nawiązujący do tradycji pierwszego plutonu zgrupowania OP-8, czyli to był kryptonim zgrupowania partyzanckiego 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Oddział stale się rozrastał, osiągając w czerwcu stan około 200-250 żołnierzy. Dekutowski zostaje mianowany komendantem oddziałów leśnych Inspektoratu DSZ Lublin. W ciągu kilku tygodni przeprowadza rajd, w wyniku którego rozbija praktycznie większość placówek Milicji Obywatelskiej, także Urzędu Bezpieczeństwa na terenie południowej części Inspektoratu Lubelskiego, także południowej części Inspektoratu Puławskiego. Partyzanci w tym momencie są, można powiedzieć, panami terenu w południowo-zachodniej Lubelszczyźnie.
Jednak w lipcu 1945 roku, na rozkaz dowództwa, zobligowany jest do ujawnienia większości swoich ludzi. Sam, będąc świadomym znikomości gwarancji bezpieczeństwa ze strony komunistów, postanawia się ukryć na jakiś czas w rodzinnych stronach. Komuniści jak zwykle łamią swoje deklaracje, zaczynają się po zakończeniu amnestii prześladowania tych, którzy się ujawnili, ale również tych, którzy pozostali jeszcze w podziemiu. Oni stanowią dla komunistów największego wroga, głównego przeciwnika politycznego. Sytuacja zmienia się we wrześniu 1945 roku, 2 września, na bazie dotychczasowych struktur konspiracyjnych oficerowie byłej Armii Krajowej tworzą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Zapora podporządkowuje się nowej organizacji, zbiera swoich ludzi i od przełomu grudnia 1945 roku, stycznia 1946 roku podejmuje ograniczone działania z zakresu samoobrony. Na początku roku wycofuje się ze swoją grupką w Góry Świętokrzyskie, po kilku tygodniach wraca. Przystępuje do odtwarzania oddziału dywersyjnego, który od tej chwili stale się rozrasta. Rok 1946 był okresem szczytowej aktywności grupy. Zapora, awansowany do stopnia majora, zostaje mianowany dowódcą oddziałów partyzanckich Inspektoratu WIN Lublin. Tym samym zostały mu podporządkowane wszystkie grupy zbrojne operujące w powiecie lubelskim i lubartowskim. 19 stycznia 1947 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, które zostały sfałszowane. No, oddalały się szanse na odbudowę niepodległej Polski. Zapora, zdając sobie sprawę, że podejmowanie dalszej walki w sytuacji, gdy siły komunistyczne stale rosną, a szeregi partyzanckie maleją, może doprowadzić tylko do dalszego niepotrzebnego rozlewu krwi. Ostatecznie Zapora zezwala ujawniać się swoim podkomendnym. Sam początkowo postanawia pozostać w konspiracji, jednakże pod wyraźnym naciskiem swoich przełożonych ujawnia się 21 czerwca 1947 roku, już po formalnej dacie zakończenia amnestii, która to zakończyła się 25 kwietnia. W 1947 roku na skutek prowokacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie Zapora zostaje aresztowany i przechodzi brutalne śledztwo. Zarówno Zapora, jak i zatrzymany w czasie tej operacji dowódca lotnej żandarmerii zgrupowania Roman Groński-Żlik mieli przy sobie ampułki z trucizną i nie zdążyli tych ampułek zażyć, więc to musiało być całkowite zaskoczenie. W trzeciej dekadzie października 1947 roku Zapora i jego towarzysze zostają przeniesieni do Centralnego Aresztu Śledczego MBP przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Żeby zohydzić w oczach społeczeństwa, na czas rozprawy zostają przebrani w zdobyczne mundury, sorty mundurowe Wehrmachtu. 15 listopada 1948 roku Dekutowski zostaje skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na najwyższy wymiar kary. Sąd orzeka wobec niego 7-krotną karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Bolesław Bierut wobec większości osadzonych nie skorzystał z prawa łaski i wyroki wobec Zapory i pozostałej szóstki jego podkomendnych zostały wykonane 7 marca 1949 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Zapora został rozstrzelany o godzinie 19 przez kata Mokotowa z sierżanta Piotra Śmietańskiego. Potem w 5-minutowych odstępach byli mordowani jego kolejni podkomendni. Wyrok na Hieronima Dekutowskiego i jego żołnierzy został unieważniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie po 45 latach od jego wydania, 23 maja 1994 roku. Szczątki zamordowanych odnaleziono dopiero w 2012 roku. Wtedy to w kwaterze EU, cmentarza wojskowego na warszawskich Powązkach, tzw. Łączce, ekipa ekshumacyjna Instytutu Pamięci Narodowej odnalazła ułożone w bliskiej odległości od siebie szczątki wszystkich 7 żołnierzy. Kiedy w 2016 roku zaczęliśmy tworzyć 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej, jednocześnie zaczęliśmy szukać patrona tej brygady. W tym celu określiłem kilka warunków, które taki żołnierz, taki człowiek powinien spełniać. Pierwszym oczywiście był związek z ziemią lubelską, z Lubelszczyzną, z jej społeczeństwem. Kolejnym byłby fakt, że żołnierz powinien ustawiać takie
cechy, które byłyby dobrymi lub wzorami nie tylko dla dowódców mojej brygady, ale również dla żołnierzy. I takie cechy ustawiał sobie właśnie major Dekutowski, pseudonim Zapora. Na Lubelszczyźnie wszyscy znają Zaporę, nie tylko ludzie starsi, ale i młodsi. I powiem szczerze, to pewne szczęście przesądziło o tym, że to właśnie Zapora został naszym patronem. To, że po 50 latach dalej ludzie śpiewają o nim piosenki i ta więź społeczeństwa z tamtym wojskiem jest wielka. Życzyłbym sobie i swoim żołnierzom, żeby o nas, może nie śpiewali piosenek, ale żeby wszyscy również mówili, że to jest nasze wojsko.